Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku serii Mike's Workshop i dzisiaj coś, na co wszyscy czekaliście, a mianowicie test portfela sprzętowego Trezor modelu flagowego, czyli modelu T. Zaczynamy! Na początku, oczywiście zanim jeszcze zaczniemy, chcę Wam zwrócić uwagę na jedną zasadniczą sprawę. Tu wam od razu pokażę, ja sobie wybrałem, wpisałem sobie, zobaczcie w Google Trezor Supported Cryptocurrencies i zobaczcie, za daleko przyszedłem, zobaczcie, jaka strona mi się wyświetla na początku. Na początku jest reklama. Jakieś Development Tools online. Ja nie twierdzę, że to jest Scam. Aczkolwiek pamiętajcie zawsze korzystajcie ze strony oficjalnej. To jest podstawa. Trezor .io to jest oficjalna strona. Jeżeli nie macie pewności, jaka strona jest oficjalna, wejdźcie na Twittera, wejdźcie na Facebooka, sprawdźcie mediach społecznościowych, zweryfikujcie, zapytajcie znajomych. To jest podstawa. Teraz już wracając do samego tematu. Trezor, model flagowy model, który kosztuje, też muszę tutaj oczywiście sobie się posiłkować z tego co pamiętam. Zaraz wam powiem jeśli chodzi o ceny. Jeśli chodzi o ceny, słuchajcie, jak wpiszę sobie Trezor Shop w Polsce, model ten można kupić za niecałe 800 zł bez złotówki z tego co widzę na Allegro jest dostępne. Ja osobiście zawsze kupuję portfele sprzętowe bezpośrednio od producenta. Jest to model frakowy, który kosztuje w tej chwili 180 euro i 29 euro centów. To jest ta informacja, ale jeżeli chcemy kupić 3, to oni schodzą do 482 euro, sobie na szybko policzę. 482 podzielić na 3, to wychodzi 160 euro, czyli mamy oszczędność, może ja wam to pokażę, żebyście widzieli. Mamy oszczędność po 180 Tutaj mamy 480, czyli 20 euro zaoszczędzamy. Oczywiście jest też wersja Trezor One w różnych wersjach, i tak dalej. W której, w które, którą ja już robiłem, ja robiłem akurat zwykłego One'a, tego czarnego, którego robiłem na swoim kanale do podstawowych z Waszych zastosowań. Wystarczy. Teraz może przejdźmy sobie na spokojnie na drugą kamerę i chcę Wam tutaj pokazać. Chcę wam pokazać, jak to wygląda, jak wygląda samo rozpakowanie trezora. Standardowo dostajemy takie oto pudełeczko, w którym mamy naszego trezora. Pudełko jest jeszcze fabrycznie zafoliowane, ale ja, oczywiście, tę folię już zdjąłem. Otwierając wykonanie, opakowanie jest zdecydowanie lepszej jakości niż w modelu mniejszym, także tutaj jest zdecydowanie lepiej. Tu mamy otwarcie, otwieramy pudełko i mamy tutaj dwie rzeczy. Podstawowa sprawa, czyli. Sam portfel sprzętowy i zobaczcie magnesik, który można go sobie gdzieś zamocować, żeby nam się, tu możemy sobie ten magnesik przykleić. Na początku nie wiedziałem, myślałem, że to jest gadżet, ale to takie przydatne, jakbyście gdzieś przy komputerze chcieli, żeby go widzieć. To jest jedna sprawa. E, oczywiście bardzo ważna rzecz: e, trezor jest zabezpieczony hologramem takim stickerem, który teoretycznie nie powinien dać się odlepić bez uszkodzenia go. Czyli wiecie, że tego trezora nikt wcześniej przed wami nie używał, a przynajmniej było to trudne. Dodatkowo oczywiście dostajecie pudeł, pudełeczko, w którym macie kabel, to jest kabel USB typu C, więc teoretycznie zalecane jest używanie oryginalnego kabla od trezora. On ma takie logo tutaj e, trezorowe, ale równie dobrze można używać kabla USB typu C, jakiejś tam lepszej jakości. Dostajemy oczywiście bajery, czyli naklejki różnego rodzaju dostajemy dwie, e, dwie instrukcje. Mamy instrukcję Getting Started, czyli jak zacząć z, z trezorem, i tak dalej mamy też oczywiście do odzyskiwania do odzyskiwania Sida to wpisujemy label urządzenia co ciekawe 12 słów a nie 24 no i zasadniczo zobaczcie to jest nawet napisane w tej instrukcji nie wiem czy to będzie widać e, bonus umieść magnetyczny dok gdziekolwiek aby trzymać swoje urządzenie tak jeżeli hologram jest naruszony e, jeżeli hologram no, na tym na porcie USB jest naruszony, to skontaktuj się z trezorem. I zasadniczo to tyle, jeśli chodzi o unboxing tego trezora. Teraz już przejrzymy sobie go do do komputera, zaraz Wam pokażę, jak to dalej będzie wyglądać. Przechodzimy sobie na stronę Trezora, i tu jest oczywiście polecane, że zainstaluj Trezor Bridge. Jeżeli nie masz trezora, tutaj go sobie kup. Zaczniemy od Trezor Bridge, on nam tu oczywiście pokazuje, że jest wersja, moja wersja to jest 207. Najnowsza ver... 2.0.27, najnowsza wersja Bliża to jest 2.0.27. Jest oczywiście na Windowsa, na Mac OS 10, czy tam na XA, 64-bitowy Debian, RPM, 32-bitowy Debian. Ja tego oczywiście nie potrzebuję, więc zasadniczo tutaj specjalnie nic nie muszę robić. Jeżeli Wy nie macie pierwszy raz, to robicie, musicie zainstalować sobie tego Bridża. Oczywiście, jeżeli jesteśmy, to też warto wspomnieć tutaj o wspieranych portfelach. Tu jest porównanie Trezora One i Trezora Model T, bo to są dwa różne urządzenia, wbrew pozorom. Wersja tańsza to tak jak Ledger Nano S i Ledger Nano X, i analogicznie też Ledger Nano S na USB, na tym chyba mikro. Ten, ten Ledger Nano X na, na USB typu C. Cóż jeszcze można powiedzieć, jeśli chodzi o waluty, na przykład, zobaczcie XRP, nie ma na Trezorze One. Tak samo nie ma, zobaczcie nie ma EOSa, nie ma Cardano, nie ma Tezosa, nie ma Monero Ontologii niedługo jeszcze jest niedostępne, niedługo ma być na modelu T od razu zobaczcie, są podawane portfele ponieważ moim ulubionym portfelem, do którego podpinamy jest exodus ja osobiście podpinam pod exodusa ale można używać elektroma można używać oczywiście jakiegoś portfela magnum jest też elektron cash, elektron dtc i tak dalej dużo różnych portfeli, które to są, pod które portfel sprzętowy można podpiąć jaka jest tego zaleta? dopóki nie potwierdzisz fizycznie tu są na tym, na tym urządzeniu. Musisz potwierdzić fizycznie transfer. Jeżeli nie potwierdzisz fizycznie tego transferu, to nic nie będzie. Ja sobie pozwolę teraz, słuchajcie, zerwać hologram. E, zerwę sobie hologram. Wbrew pozorom, to nie jest aż takie łatwe. E, zerwę sobie hologram. Po zerwaniu hologramu wygląda to tak. Zostają resztki. Tu oczywiście można USB typu C podłączyć. Teraz oczywiście. Mm, to jest fajne w USB Typu C. To każdy z Was wie, że tutaj niezależnie jak podłączycie, jego się podłącza. Cała filozofia. Kabla jest e, pół metra, nie jest go dużo. E, zachowam sobie jedną instrukcję. Pamiętajcie, na samym początku od razu powiem najważniejsza rzecz. Wasze słowa, jeżeli tego nie zapiszecie, padnie wam ten portfel sprzętowy, nie macie kopii zapasowej, no to generalnie jesteście na straconej pozycji, bo nie odzyskacie środków. Zapisujcie koniecznie. Więc już na pierwszy rzut oka bardzo fajne pudełko, dużo lepsze niż to, co było wcześniej. Tam to pudełko było zniszczone przy otwieraniu. Tutaj widać, że jakość wykonania, no ale zatem też idzie oczywiście cena. Dalej, jeśli chodzi o oczywiście bardzo dużo wspierań, niedługo na przykład, tak jak mówiłem, Ontology, Zobaczcie, dużo jest tu wspieranych, to oczywiście tokeny RC20 i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tych kryptowalut jest wspieranych oczywiście przez Trezor Beta. Teraz odpalę sobie oprogramowanie które nazywa się trezor wallet to też jest oczywiście do pobrania to też jest oczywiście do pobrania ja zaraz to sobie ja zaraz to sobie przeciągnę tutaj okienko no i oczywiście zanim zaczniemy podłącz swój trezor aby kontynuować to jest dokładnie to samo to jest oprogramowanie trezor wallet bridge to bridge to jest oddzielny temat wallet do pobrania ze strony link pod filmem podłączamy sobie podłączamy sobie trezora Pierwsza sprawa, trezor nam się zapalił, no i teraz oczywiście, witajmy. Zainstaluj firmware. Proszę bardzo, trezor jest dostarczany bez firmware, aby upewnić się, że startujesz z najnowszymi aktualizacjami. To jest ciekawe podejście. Od razu, co mogę polecić: tutaj trzeba będzie pewnie jakiegoś acetonu użyć i usunąć te resztki, bo to jest klej. To się po prostu klei do rąk. Dobra, zainstalujmy sobie firmware. Możemy sobie włączyć logi instalacji. On nam oczywiście tutaj pokazuje, co tu się, co tu się dzieje, e, instalacja przebiega, instalacja firmware'a. Powiem szczerze, na, na pierwszy rzut oka najprawdopodobniej będzie tu ekran dotykowy. Tu idzie pasek postępu. To będzie widać trochę migocze, częstotliwość jest inna, idzie pasek postępu. To, co tak jak mówię, jeszcze raz powtórzę, każda pamiętajcie, ze wszystkim to nie tylko dotyczy portfela sprzętowego, zawsze ma być kopia zapasowa waszego portfela, zawsze kopia tych słów. Bez tego będzie później bieda. On sobie oczywiście aktualizuje tutaj w tej chwili firmware. Musimy sobie chwilę zaczekać, aż ten firmware się zaktualizuje. No w tej chwili jest w jakichś 75%. Idzie to dosyć szybko. No niestety mam krótki kabel USB typu C. Podejrzewam, że to jest ekran dotykowy, bo fizycznie z zewnątrz nigdzie nie widać przycisków. Dla porównania może ja sobie sięgnę tutaj po... Tylko znajdę po tego trezora poprzednią wersję. E, no właśnie, otwieranie pudełka trezora m, zakończyło się w taki sposób. E, jeśli chodzi o poprzedniego trezora, to jest trezor ten model 1. On ma tutaj dwa przyciski i zobaczcie jaka jest różnica wielkości. Postaram się, postaram się Wam to porównać. Zobaczcie ten, ten jest zdecydowanie większy. Trezor, model ten jest zdecydowanie większy. Dobra, chowamy tego trezora. E, odłącz swoje urządzenie w tej chwili. Czyli po prostu chlast odpinamy. Trezor zapomni Twoje urządzenie zaraz po tym jak się to skończy. Dobra. I teraz oczywiście Basic Device Settings możemy zmienić, total balance itd. itd. Dobrze. Podłączmy tego Trezora w tej chwili z powrotem. Teraz on nam podaje na portfelu, e, go, go to trezor.io start. <noise> czyli powinniśmy sobie tutaj oczywiście, on wczytuje, my trezor loading disconnected device. On wykrywa drugie urządzenie. Zobaczcie, tu mamy nasz trezor, który był wcześniej. E, tutaj e, mogę stworzyć nowy portfel lub odzyskać portfel, czyli jeżeli by się wam trezor popsuł, a mielibyśmy zapisane słowa, to wybieracie opcję re RECOVER, tak? E więc tworzymy sobie CREATE WALLET i oczywiście zobaczcie, mamy do wyboru dwie. E CREATE WALLET WITH SINGLE BACKUP, czyli e z pojedynczym e seedem, e który będzie sekwencją 12 słów, użycie do odzyskania. Jest też opcja e SHAMIR BACKUP. E to będzie oczywiście wygenerowane, zostanie kilka jakiś tam recovery phrases, czyli tych słów. I będzie można ich używać. Ja użyję tego standardowego. Byklikiem oczywiście, i słuchajcie, pojawiło się. Pojawiło się do zatwierdzenia, tak jak mówiłem, ekran dotykowy, pojawiło się do zatwierdzenia. Czy chcesz stworzyć nowy portfel, zgadzasz się na, na warunki. Tak, tworzę nowy portfel, naciskamy OK. Jedna sekunda, potrzeba kopii zapasowej. Przygotowujemy twojego trezora. Tu jest oczywiście nic backup. Czyli potrzebuję backupu. Yy, I zobaczcie, connected device. I zobaczcie, stwórz backup w przeciągu 3 minut. Tworzę sobie backup. Yy, to jest oczywiście kolejne, że to jest backup dla wszystkich Twoich kryptowalut i aplikacji. Nie rób zdjęcia tego seeda, nie przechowuj na komputerze, nie zabezpieczaj w jakimś tam cloudzie, nigdy nie, yy, nie wysyłaj do internetu. Podstawowa sprawa. Zgadzam się. Kontynuuję. Yy, tak, tutaj jest. Zgadzam się. No, i teraz on wyświetla mi te słowa tutaj. Nie odłączaj urządzenia, on mi wyświetla te słowa tutaj. Oczywiście mogę ze wszystkiego na poszczególne strony. Ja sobie pozwolę teraz zrobić krótką pauzę. Zapiszę te słowa. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz. I teraz podstawowa sprawa. To jest dotyczy wszystkich portfeli sprzętowych. Przynajmniej ja nie spotkałem się z portfelem, który czegoś takiego nie ma. Nigdy w życiu nie wpisujemy tych słów w komputerze. Nigdy. Nie robimy zdjęć, nie zapisujemy w klaudzie, nie wysyłamy mailem i tak dalej. One się pojawią na portfelu i będzie trzeba je najprawdopodobniej wybrać z portfela, wpisać jeszcze raz, potwierdzić. Nigdy tego nie wpisujcie na komputerze. Jeżeli na przykład w przypadku Ledgera ktoś będzie chciał, żebyście wpisali z klawiatury te słowa, to generalnie najprawdopodobniej ktoś Wam podmienił oprogramowanie w komputerze i chce wyciągnąć od Was te dane. Kryptowaluty są przechowywane na blockchainie, nie w tym urządzeniu. One przechowuje tylko klucze prywatne, a klucze prywatne generuje się przy, przy, postaci, przy, przy pomocy tych 12 słów. Kto ma 12 słów, ten może wygenerować klucze prywatne. Co z tego, że one są tutaj? Jeżeli ja je mogę wygenerować na komputerze, wybrałem Wam środki. Blockchain działa 24 na 7. Pamiętajcie o tym. Dobra, przechodzę teraz do zapisania sobie tych słów. Spisałem sobie tutaj właśnie te wszystkie słowa. Przytrzymaj, aby potwierdzić. Przytrzymuję, OK. No i teraz oczywiście on nas pyta... Wybierz jedno ze. Po kolei pyta. Wybierz pierwsze słowo. Mamy do wyboru trzy. Wybierz pierwsze słowo, które jest tutaj na liście. Czyli musimy sobie wybrać to. Teraz piąte słowo, czyli losowo nas pyta. Słowo dziesiąte, czyli tutaj zweryfikowaliśmy. Continue. Backup jest kontynuowany, Continue. Oczywiście on nas na. Mówi nam o tym, iż. Mówi nasz o tym. Oczywiście wyświetla się u góry, to wam zaraz to pokażę. Tylko schowam to do pudełeczka. Wyświetla nam się bardzo fajny komunikat. Pin is not set. Nie wiem czy to widać. Chyba raczej nie, bo to jest koloru zielonego. No i oczywiście to jest nasze urządzenie. Tutaj continue. Do you really want to enable pit protection? Yes. No i oczywiście standardowo. Ostatnio w leżerze wybrałem zdecydowanie większy pin. Co ciekawe, nie jest to układ tak jak macie na klawiaturze numerycznej. Tu są losowo cyfry. OK, muszę oczywiście potwierdzić, czyli nie ma także w tym samym miejscu. Będzie można klikać, potwierdzam, tak? 2 sekundy przetwarzanie, jedna sekunda została. Chlast. E, Pin został wprowadzony. OK, kontynuuj. Czy chcesz nazwać swoje urządzenie? Oczywiście maksymalnie 16 charakter. Wpiszemy sobie e, Mike Trezor. Wiecie po co to jest? Yy. Confirm and continue. Oczywiście muszę potwierdzić Mike Trezor. T OK, potwierdziłem. Wyświetla mi się na portfelu teraz nazwa portfela Mike Trezor. T I jest to po to, żebyście rozróżniali swoje urządzenia. Ten Trezor to jest mój Trezor yy, One. Ten Trezor to jest Trezor T, ponieważ do programu możecie mieć podłączone 1500, 1900 różnych portfeli. Oczywiście, możecie założyć sobie, co, ci, co oni mówią, aby skrót do wallet trezory, IO założyć w przeglądarce i to jest świetna sprawa, żeby różnego rodzaju strony, właśnie reklamy i tak dalej fałszywe, nie mówiły wam o tym, co zrobić. Continue. Teraz, czy chcesz dopisać się do newslettera? Nie chcę się dopisywać do newslettera, nie chcę robić. OK, naciskamy continue. Trezor jest przygotowany, słuchajcie. Cała filozofia. Trezor jest przygotowany, robimy sobie finish, oczywiście tu mamy, zobaczcie. Jest label, nie mamy w tej chwili, tu możemy pokazać te swoje publiczne klucze i tak dalej, i tak dalej. No i teraz co możemy sobie zrobić. Zobaczcie. Dodaj nam konto. Aby dodać konto, nowe konto, poprzednie konto musi mieć kilka transakcji, to jest ciekawe stwierdzenie. Ale o, proszę bardzo, nie ma żadnych transakcji. Jeśli chodzi o legacy BTC, klikamy sobie na receive. Mamy adres, oczywiście e, pełny adres, możemy sobie pokazać. I oczywiście kolejna informacja: sprawdź ten adres na trezorze. Czy ten adres się zgadza? To jest też bardzo ważna rzecz. Dlaczego jest to bardzo ważna rzecz? Ponieważ jeżeli zostanie podmienione wam oprogramowanie, to on będzie, wy wkleicie sobie adres, on będzie wam pokazywał, że wysyła tutaj, ale realny adres, na który wysyłacie, to jest ten adres, który jest na trezorze. Oczywiście można sobie wyświetlić QR, potwierdzam, tak, to jest mój, to jest mój adres, mogę wysłać, tak. Konto Legacy i tak dalej, i tak dalej. Teraz jeśli chodzi o wallet settings, tu mamy oczywiście Trezor wallet bitcoinowy, bitcoin cashowy i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się w tej chwili, e, jeśli chodzi o dodanie, dodanie kolejnych portfeli. Mamy konto, to są konta Legacy. Send receive Transactions, to zobaczcie, jest budowana giełda. Podpisz i zweryfikuj, kup. Tu mamy oczywiście całą listę transakcji. To jest nasz Bitcoin i właśnie to jest ta podstawowa sprawa. Możemy dodać sobie inne kryptowaluty, ale on na razie nam pokazuje, jak chce, jeśli chodzi o tutaj. Nasz portfel Trezora, z tego co widzę, wspiera natywnie te kryptowaluty. Możemy sobie oczywiście jeszcze wrócić. Trzeba by było mieć wersję beta Trezora, ale to są tokeny ERC20. Postarajmy się dodać teraz na przykład Ethereum, tak, gdzie tu jest nasze Ethereum? Jest to Ethereum, tak, go to trezon, e, Trezor Ethereum Wallet, aha, <laughs> oddzielny portfel, oddzielne Ethereum, wszystko jest oddzielne, możemy używać MyCrypto, możemy używać Ethereum Wallet, jeżeli klikniemy sobie na Trezor Ethereum Wallet, to oczywiście, to oczywiście przechodzimy sobie do portfela Ethereum Trezorowego, Możemy sobie dodać konto, tak z tego co widzę. Dodaj swoje tokeny, proszę bardzo. Na przykład, gdybym chciał sobie na przykład dodać token, który nazywa się link, eee, link chain link. Dodajemy sobie chain linka, jeżeli mielibyśmy bardzo, bardzo prosto, od razu nam podaje kurs, możemy wysłać, otrzymać i tak dalej. Wyślij, otrzymaj. Pamiętajcie, są wszystko tokeny RC20. Podejrzewam, że analogicznie... Nie chcę tu nic, żeby mi wyskakiwało. Podejrzewam, że analogicznie możemy sobie też... Do, pójść do innych kryptowalut. Zobaczcie, Ethereum Classic, inne koiny. Tutaj mamy oczywiście koiny. Dodajmy sobie na przykład Cardano. I widzicie, Cardano jest obsługiwane na zewnętrznym portfelu. Przechodzimy na zewnętrzny portfelu i oczywiście mamy coś takiego Adalite. Różne portfele, ale jest jedna fajna rzecz, którą chcę Wam tutaj pokazać, która oczywiście będzie, będzie Wam bardzo pomagała, jeśli chodzi o działanie tego trezora. I teraz w momencie, kiedy odpalicie sobie EXODUSa, którego bardzo polecam, bardzo podoba mi się ten portfel e, i wykryje on wykryje on TREZORa to po prostu on zaproponuje Wam połączenie TREZORa z EXODUSem parowanie w trakcie to jest też dosyć ważna rzecz musimy poczekać podejrzewam, że TREZOR będzie też żądał sparowania tutaj i teraz mamy komunikat TREZOR został e, sparowany tu macie, zobaczcie kryptowaluty, które są na trezorze. Moglibyśmy teoretycznie wrócić do strony, do tej, yy, to jest oczywiście odłącz trezora. Ja nie chcę tego, do wspieranych przez Exodusa. I możemy sobie sprawdzić, jakie kryptowaluty są wspierane przez Exodusa. Oczywiście tu trzeba by było yy, przeczytać. Jeśli chodzi o Exodus, tu możemy, aha, widzicie to jest od razu jak mamy na Exodusa to jest portfel zewnętrzny to nie jest wspierane przez trezora to jest taka komunikacja oczywiście jeżeli wejdziemy sobie na stronę Exodusa jeszcze raz Exodus super no, satoshi aha czyli satoshi labs nie ponoszą żadnej odpowiedzialności no i proszę, oczywiście możecie pobrać Exodusa którego ja wam tutaj którego ja wam tutaj e, pokażę którego ja wam tutaj za chwilę pokażę jak to wygląda tak wygląda Exodus Połączone z trezorem, Tu oczywiście u góry są też inne portfele, które ja tu celowo oczywiście zasłoniłem. Macie tutaj sobie portfele, klikacie sobie na przykład na bitcoina, możecie go wysłać, jeżeli chcecie go otrzymać, to oczywiście to oczywiście klikacie, jest kod QR bardzo proste w obsłudze, bardzo intuicyjne, jeżeli wysyłacie, to też możecie wysłać, możecie ustawić waluty złotówki, dolary i tak dalej, nie ma problemu. Wpisujemy, ile on nam pokazuje na bieżąco salto. Jedna wada portfele Exodus. On automatycznie ustawia fi transakcyjne, więc jeżeli na to nie spojrzycie, że będzie przykładowo wysyłać bitcoina, przykładowo jeżeli chcielibyście wysłać, wysłać na jakiś adres, przykładowo jednego bitcoina, to oczywiście zobaczcie: Bitcoin Network Fi, zapłacicie za to 10,88 groszy. Wy akurat tego nie widzicie, bo to jest na samym dole, tu jest to okno zwinięte, ale zapłacicie za to 10,88. Na samym dole jest to Fi. Także na to trzeba uważać, możemy sobie dodać nowe portfele, możemy sobie dodać nowe portfele i tu możemy oczywiście zobaczyć jakie kryptowaluty są wspierane przez Trezora, które możemy dodać, które są wspierane przez Trezora, bezpośrednio zobaczcie jest Compound, jest Crypto.com, no dużo jest tych kryptowalut, które są dodawane, także to jest, to jest fajna sprawa. I teraz zobaczmy co to transfer, możemy transferować exchange i tak dalej, także te wszystkie, te wszystkie kryptowaluty są wspierane z Trezora, chociaż no jeszcze ich trochę brakuje, ale są w Exodusie, w Exodusie wspierane, także jeżeli pójdziemy sobie na nasz wallet, to oczywiście tutaj mamy, wszystkie dodajemy i wszystkie będą dostępne, nie ma żadnego problemu, może dodajmy sobie właśnie na przykład jakiegoś tam, na przykład Aragona, mm, Aragona i niech on będzie tutaj nam dodany niech on będzie dodany ten Aragon i nie będzie tutaj, jeśli chodzi o to problemu, są także e, aktywa Ethereum i tego, tego typu inne rzeczy, także możemy dodać aplikacji i tego typu sprawy, także e, dlaczego nam się Aragon, nie po kryptochom się pojawiło, Aragon, dlaczego nam się, Aragon też się pojawił, także mamy to, mamy to dodane, zasadniczo to jest właściwie tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek, to zasadniczo to by było tyle, Cóż mogę powiedzieć o tym portfelu? Moim zdaniem drogi, ale wart swojej ceny. Chociaż jeżeli chcecie przechowywać tylko podstawowe kryptowaluty, to w zupełności wystarczy Wam model tańszy. Dokładna analogia identyczna jest w przypadku Ledgera, dokładnie taka sama. Ten portfel jest dla osób, które chcą przechowywać więcej aktywów. Tu jest ekran dotykowy, to jest USB typu C. Wiadomo, że jako model flagowy szybciej będzie miał wsparcie. Jeżeli chcecie jakieś środki, macie więcej przechowywanie. Tych środków jest dużo łatwiejsze na portfolio sprzętowym. Połączenie z Exodusem, tak jak mówiłem, Exodus dla mnie osobiście nie jest to wadą, aczkolwiek dla początkujących użytkowników, które tego nie wiedzą, ta niemożność ustawienia FII, chociaż początkujący użytkownik też nie będzie potrafił tego zrobić, najczęściej będzie klikał. W przypadku Bitcoina i Ethereum może stanowić duży problem, ze względu na to, iż w przypadku Bitcoina i Ethereum te FII ostatnio mogą być kolosalne. Cóż można powiedzieć o Trezorze? Pudełko fajne, wykonanie fajne. Jeśli miałbym wymienić wady, no cena. Z portfeli sprzętowych dostępnych na rynku najdroższy. Ledger X jest troszeczkę tańszy. Podoba mi się jego kształt, chociaż to jest kwestia gustu. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Czasami są okazje. Czasami Trezor daje 20% zniżki. Ja też często postuję wtedy, jak są, jak są różnego rodzaju promocje i tak dalej. Zbliża się gwiazdka, więc myślę, że. Myślę, że będzie na pewno jakaś gwiazdkowa promocja, jeśli chodzi o trezora. Co ciekawe, niedawno ten model T był do, u mnie do wygrania, będzie na pewno znowu do wygrania. Teraz konkurs dla patronów, w którym będzie ten trezor, to do wygrania. Także to jest to. No i cóż, słuchajcie, mam nadzieję, że taki przegląd Wam się podobał. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, problemy, to piszcie maile, piszcie w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Oczywiście link do zakupu trezora jeżeli ktoś by chciał to oczywiście jest pod filmem, pod każdym moim filmem są in linki afiliacyjne. Ja zawsze jak ktoś się mu jakieś ochłupkę z tego dostanę. Później mogę zawsze wykorzystywać do wykorzystywać do mm, jakichś tam konkursów, rozwijania kanału i tak dalej. Pamiętajcie, że oczywiście sprzęt jest tak dobry jak małpa, którego używa, jak to mówi przysłowie. Nigdy te podstawowe podstawowe zasady, które które ja zawsze mówię. Nigdy słów nie wpisujemy na komputerze. Nigdy z poziomu trezora. To jest pierwsza zasada. Druga zasada. Yy, zawsze sprawdzamy adres, jeżeli wysyłamy. Yy, trzecia zasada, pamiętajcie, że trezor nie musi być podłączony do komputera, żebyście odbierali środki. Wystarczy, że spisali, spiszecie sobie adres. Spiszecie sobie adres gdzieś na kartkę. Ten adres możecie podać każdemu, no tylko też, że sprawdzi wam saldo. Pamiętajcie też o tym, że blockchain przechowuje środki, nie trezor. Tutaj nie ma żadnych środków na ty. Tak jak karta bankomatowa nie przechowuje pieniędzy, tylko system bankowy, tak samo trezor, wyobraźcie sobie, że ten trezor to jest właśnie wasza karta bankomatowa. To, że wy usuniecie jakiś portfel z trezora, tutaj, chociaż tutaj nie ma jak w leżej instalacji portfeli i tak dalej, to nie znaczy, że te środki giną z blockchaina. Kolejna sprawa. To co powiedziałem. Klucz prywatny decyduje o tym, kto ma dostęp do środków, a do wygenerowania klucza prywatnego potrzebne są słowa, czyli mnemonic seed, ziarno, tak niektórzy mówią. Jeżeli ty masz trezora i te środki i podasz te 12 słów mi, to ja nie potrzebuję twojego trezora, żeby ci je wyciągnąć, bo on przechowuje klucze prywatne, nie środki. Jeszcze raz powtarzam. Pamiętajcie, dbajcie o bezpieczeństwo, sprawdzajcie, czy jest strona oficjalna w razie wątpliwości zatrzymajcie się w razie podejrzeń, jeżeli na nie na ten adres wysyłacie. To co mówiłem, zawsze sprawdzajcie adres, na który wysyłacie swoje środki, czy ten adres, bo adres na który pójdą środki, to jest adres, który wyświetla się na wyświetlaczu, na komputerze może być zupełnie coś innego. To jest tak zwany atak typu man in the middle, czyli ktoś podmienia Wam oprogramowanie i próbuje Was po prostu sfishingować, tak, tak jak dostajecie, tak jak są na przykład, instaluje się kilogery w komputerach i próbuje się przechwycić hasło do logowania do konta, do, do e-maila, do konta bankowego i tak Także słuchajcie, trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Jeżeli jesteście początkowym użytkownikiem, to oczywiście polecam portfel sprzętowy, pamiętając o tych zasadach, o których mówiłem. Także teraz się z wami żegnam, pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.